Cześć, jestem Jacek, witam Was na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj pokażę Wam, jak w najszybszy i najprostszy sposób sprawdzić zasilacz komputerowy. Zapraszam. Słuchajcie, generalnie mamy dzisiaj zasilacz, to jest jakiś zasilacz Modecom, model MCS300PFC, 300W. To jest taki mój zasilacz testowy. Rozkręcany wielokrotnie. I teraz tak, skąd, jak możemy w najszybszy i najprostszy sposób sprawdzić działanie zasilacza? Jeśli nie śmierdzi bardzo mocno, a nie jest już na gwarancji, możemy go rozkręcić, zajrzeć do środka, zobaczyć, czy kondensatory nie wylały górą. Zdarza się to bardzo często, zwłaszcza w tych małych zasilaczach, takich jak ten, ponieważ zwyczajnie temperatura tam panuje dosyć wysoka, przepływ powietrza jest naprawdę niewielki. I jak to najszybciej sprawdzić? To jest złącze ATX, występują złącze ATX typu 20 i typu 24. Te kable są różnokolorowe, to wbrew pozorom ma swoje znaczenie. Mamy tutaj jeden taki bardzo ważny kabel, to jest kabel zielony. Kabel zielony daje sygnał włączenia zasilacza. Ja tutaj sobie wyłączyłem przełącznik. Wystarczy kawałek zwykłego drutu i robimy zworkę po prostu pomiędzy kablem zielonym i przyjęło się mówić, że najbliższym czarnym. Generalnie one wszystkie wychodzą z tego samego miejsca, więc w płycie głównej zasilacza, więc wystarczy od zielonego dać do któregokolwiek czarnego i też będzie dobrze. Wkładamy, robimy coś takiego. Już podejdę bliżej. Czy kawałek spinacza wkładamy pomiędzy kablem zielonym i czarnym. Podłączamy kabel zasilający do zasilacza. Włączamy. No i wentylator mi się włączył. Włączył mi się wentylator, znaczy, że zasilacz jest sprawny. Teoretycznie jest sprawny, no bo się uruchamia. Natomiast może być niesprawny o tyle, że nie muszą z niego wychodzić wszystkie niezbędne zasilania, tak? 5, 12 V i tak dalej, i tak dalej. Do sprawdzenia tego najlepiej jest wyposażyć się w taki oto tester. Pokażę Wam bliżej. O tak. Ja go kupiłem jakiś czas temu. Służy mi, mam dwa, jeden w warsztacie, drugi w plecaku, z którym jeżdżę. To naprawdę fajne urządzenie. Bierzemy kostkę ATX24. Wpinamy. Następnie Molexa. Tutaj mamy jeszcze złącze zasilania SATA. Też możemy sobie wpiąć, zaraz zobaczymy, żeby mnie to wpiął prawidłowo. Czyli tak, odwrotnie. Tu mamy jeszcze czwóreczkę, cztery piny, to jest tutaj oznaczone. 4, 8 albo 6. I zasilanie jakiejś dyskietki, teraz dosyć często również czytnika kart pamięci. Uruchamiamy zasilacz. Wyświetlacz nam się zapalił. Wentylator chodzi. I teraz pokażę Wam, co widać na tym wyświetlaczu. Przekręcę sobie tylko. O, ekranik widać bardzo ładnie. On sprawdza napięcie od góry, od lewej strony. Plus 5 V mamy 5,3, plus 12 V mamy 11,7, plus 3,3 mamy dokładnie 3,3, minus 12 V mamy 11,6, plus 12 V na drugiej linii mamy 11,8. VSB i Power Good, oczywiście do tego diody sygnalizują obecność wszystkich napięć, czyli 12 V, 3,3, 5 V. Tutaj widać
jeszcze, jak wyglądają połączenia. Jeśli mamy tą większą kostkę o 4 piny, to jest dosyć stary zasilacz, no na to też oczywiście jest miejsce. Tutaj mamy SATA. Tutaj mamy to 4-pinowe złącze. Złącze zasilania i Molex. No i widzimy, że zasilacz generalnie jest ok. Nadaje się do dalszej pracy. No, takie najszybsze metody sprawdzenia zasilaczy, jeśli robicie tego naprawdę dużo albo macie kogoś, od kogo możecie coś takiego pożyczyć, polecam jednak testowanie w ten sposób. Testowanie za pomocą zworki pokaże ci tylko, czy zasilacz się uruchamia, czy się nie uruchamia. To wszystko. Na koniec wypinamy złącza. Oczywiście najbardziej problematyczna jest wtyczka od dyskietki. Reszta wychodzi bez najmniejszego problemu. Urządzenie jest leciutkie, fajne, miłe i przyjemne. Polecam. No jeśli robicie, zajmujecie się tym, na pewno polecam wam posiadanie takiego testera. Ułatwia wam życie, przyspiesza pracę. Tyle. Jeśli się podobało, dziękuję wam bardzo za to, że spędziliście ze mną tą chwilę. Jeśli naprawdę się podobało, łapka w górę. Zachęcam do udostępniania i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Milion Pomysłów na Minutę. No i zachęcam oczywiście do subskrybowania. Będę się starał w miarę na bieżąco publikować nowe filmy. Dzięki bardzo. Cześć.